Hej, cześć, witajcie tutaj, wraz do witajcie w kolejnym odcinku z Clash Royale. Ze zwykłego Clash Royale i dzisiaj sobie jesteśmy w klanie Pukipl 2 i w tym klanie będziemy grali Clan Battle Chest. Także, okej, tutaj napisałem wcześniej tutaj do ludzi, że będę sobie nagrywał i kto by chciał, kto by był chętny po prostu grać Clan Battle. Tutaj już Kuba, pozdro YouTube, także też pozdrawiamy Kubę oczywiście i sobie gramy pierwszy meczek. Czyżby z Kubą? Tak, z Kubą. Okej. Na pewno będziemy starali się jak najwięcej dzisiaj wygrać. No i to jest raczej oczywiste. Kuba tutaj lawą będzie chciał zaczynać. My będziemy zaczynali z Baby Dragonem. I coś do przodu jeszcze, żeby podtankować. To, o, fajnie. To akurat tym stonem on nam tylko pomógł, bo ten Baby Dragon będzie się zatrzymywał. Ale kurczę, teraz... Oj, przepraszam. Odbekło się, dobra. Balon. I teraz, kurczę, ten Tombstone, ajajajć. No nie, jeszcze Baby Dragon. Znaczy Inferno Dragon, przepraszam. Cholerka, to jest troszeczkę już kiepsko w tej chwili, w takiej sytuacji. I co my tu możemy zrobić? No w sumie nic. I wypuściłem balona z tej strony, a poleciał na tą wieżę. Ajajajajaj. Normalnie... Lipa. Kurczę, znowu jeszcze... Tornado i tornado. No, kiepsko, kiepsko. Okej, okay, my tak i tak. Szybko, Baby Dragon to będzie dobre połączenie, mi się wydaje. O, jeszcze Guardsy. Czyli brali wieżę. Nie, on się wybronił dobrze. Aczkolwiek tak, weźmiemy wieżę. Nie. Executioner nam przeszkodzi. Gdyby nie egzekutuner, to wieża by była już nasza. Ale i tak mało brakuje. Do ilu obijemy? Do 470? Nawet do 413, także bardzo fajnie. Dobra, egzekutuner... Ojojoj, kurczę, blaszka. Kolego, zapędzasz się troszeczkę. Dobra. Ojdź. A, ten Baby Dragon, kurczę, blaszka. Ojojoj, kolego. Co my tu teraz możemy zrobić? Czekajcie sekundkę, ja tutaj włączymy muzyczkę. Przyciszymy, żeby coś tam grało. Dobra, i ogólnie będzie muzyczka na odcinku. Dobra, słuchajcie, to jest ciężko do wybronienia, aczkolwiek tylko 13 sekund zostało. Nie, w ostatniej chwili straciliśmy wieżę. Dosłownie w ostatniej chwili straciliśmy wieżę. Tak nie może być. Kurczę. Teraz by trzeba było przyatakować tamtą. Dobra, tutaj trzeba się... Ojej, on ma jeszcze rakietę. Kurczę, nie przewidziałem, że on ma rakietę. Ach, cholerka. Dobra, może zmienimy sobie deck na Sparkiego. I gramy kolejną gierkę. Czyżby jeszcze raz z Kubą? Czy może z kimś innym teraz? Halo, come on, zapraszam. Okej, ktoś jest. Kto? A, ten Kutas znowu. Dobry nick ma koleś. Dobra. O, to jest refleksik. Patrzcie na to. Patrzcie na to. Dobra. Łatwiutko się wybroniliśmy przed tym. Łatwiutko. Koleżko. Ojajaj, tylko nie to. Okej. Okay. To jest ładne. I do 1000 HP myślę, że obijemy, albo jeszcze więcej. Jeszcze więcej. Ty, może weźmiemy tą wieżę. Tak, bierzemy tą wieżę? Tak. Dobra, 1-0, ładnie. Szkoda, że Golema tam wypuścił, bo mogliśmy już lecieć w drugą stronę. Aczkolwiek oni pewnie będą chcieli atakować naszą tą wieżę po lewo, także my będziemy się bronić. O, ja jeszcze mam też Baby Dragona. Także spoko oko. Trimuszkieters. Kolego.
Zapędzasz się troszeczkę. Dobra. Aj! Golem odepchnął muszkieterki i strzałkami nie dostali. Ale łatwiutko to siada za chwilę. Chociaż te barbarzyńcy tam tutaj troszeczkę pokrzyżowali plany. Baby Dragon Power. Strzałki wypuść, no dobrze, wypuszczaj te strzałki. Co ty się bronisz? Aj, kolego, no po co ty się tu bronisz zamiast strzałki tam wypuścić od razu? Well played, fajna gierka, to było dobre akurat. Żeśmy się tutaj zgrali z koleżką. Dobra, i lecimy dalej. Mamy w ogóle jakieś skrzynki do tworzenia? Zaraz muszę zobaczyć, ale chyba otwierałem przed chwilą na telefonie. Znaczy przed chwilą, z pół godziny temu w sumie. Dobra, gramy na wikingów, jakiś Vikings. No i Kuba, Kuba. Kuba tam leci grubo, widzę. Aj, Kuba. O, tutaj też ładnie się zgraliśmy z Kubą, ale fajnie w tą wieżę, żeśmy tam obili do 1400. Spoko, nie spodziewałem się. Gdyby nie ten Baby Dragon, to była wieża nasza. Baby Dragon to jest całkiem spora kontra na Graveyarda. I to ogólnie tak jakoś niefajnie wyszło teraz. Dobra, niech on się tam broni, a ja wypuszczę gobliny. Ujujuj. Princeska, bronisz się, koleś? No Kuba, dawaj. No Kuba. Dobra, musimy zrobić... O, dobra, że się nie zawrócił, bo musimy tego kolektora zdjąć. Miner to jest spoko rzecz na takiego kolektora, bo zobaczcie, ja wypuszczam... No tu w tej sytuacji akurat było po środku, ale czasem jak jest tutaj, albo tutaj miner, to ja wypuszczam właśnie minera i jakby ja płacę za minera 3 eliksiru. 3 eliksiru po prostu kosztuje wypuszczenie minera. A na przykład wypuszczenie kolektora kosztuje bodajże 5 lub 6? 6 chyba, nie? Mogę się mylić, albo 5 albo 6, raczej 6. I po prostu mój miner zabija tego kolektora na raz, no i po prostu tym sposobem to jest łatwe 3 eliksiru do przodu. I mamy już po prostu na start taką przewagę sobie wyrabiamy. Także to jest też taka spoko sztuczka, grając minerem właśnie na kolektor. Coś takiego warto zrobić. Dobra, bo tak my tu gadu, a przegrywamy 1-0 tak naprawdę, mamy dwie obite wieże. Ale tak naprawdę tamta wieża pada na dwie strzałki, okej. Okay. No, mógł wypuścić Hoga właśnie. Mógł wypuścić Hoga. Na tamtą wieżę, ale dobra, wypuścimy minera i on powinien... A nie, ale na strzałki mamy. Zapich, no bez sensu trochę, chociaż... Kurczę, bo tutaj ten graveyard. Żeby nie stracić drugiej wieży, bo będzie przyps, jak to się mówi. Dobra, tak ogólnie to... Ach, ach, ach. No nie, ty no, jakieś... Dobra, zapa tam puszczę, nice. No bo już byśmy zapomnieli o tamtej wieży. Gra by się skończyła dla nas nie fartem. Dobra. O, ładnie, że szkieleton armii wypuścił, bo po prostu tam już była... Nie były nikome szanse, żeby to wybronić bez tego szkieleton armii, tak naprawdę. Koniec gry. Tak, tak, strzałeczki. Koniec, dobra, good game. Kolejna wygrana, nice. Dwie wygrane pod rząd. Jest ogólnie spoko. Dobra, lecimy dalej. I ogólnie ten na live, bo robimy już live'a z tego mikrofonu, bo mam nowy mikrofon ze statywem, który sobie sam zrobiłem tak naprawdę z lampki. Na live'ie się sporo osób pytało, co to jest za patyk, także ten patyk to jest tutaj statyw, a tutaj mam mikrofon na statywie. Także uprzedzam po prostu pytania. Oj, sorki. Kurczę, telefon mi dzwonił. Sorki. A właśnie nagrywam też kamerką z telefonu, po prostu internetową kamerkę sobie zrobiłem. I jakość kamery nie jest też zła, mi się wydaje, nie? Mogłaby być lepsza, ale nie jest zła. Okej. Coś ten descent.
Uuuu, za późno strzałki trochę, chociaż. No tak, trochę wam powiem, że mogłoby być lepiej. Ale nie jest źle, bo tutaj bierzemy wieżę, Mega Minion. Pokażesz, co możesz? Tak jest, okej. Okay. 1-0, ładnie. Teraz. Koleżko. Dobra, teraz będziemy próbowali za chwilę dobić to 1000 życia. Ojojoj. No właśnie, nie mam minera teraz, bo to bym mógł wypuścić minerka. Let's go. Zaraz wypuścimy tak i tego minera pomimo wszystko, bo i tak ten kolektor będzie długo trzymał jeszcze. On wypuścił tego swojego, kurczę, bowlera. Tak się bawimy, rozumiem, dobra. Jak tak, to tak. Cyk. Dobra, jest spoczko. Jest spoczko oczko. I już nie jest spoczko oczko, bo nie mamy wieży. Chociaż i tak teoretycznie wygrywamy. Ojojoj, ale zaczyna się robić nieprzyjemnie. Bo oni nam zrobili takie combo, że szkoda gadać, szkoda szczępić ryja. Te dwa smoki, kurczę, bolą jednak. 569 życia. Jeżeli ten balon chociaż raz dupnie. No niestety. 169 HP zostało na wieży. O Jezu, dobra, jak na farcie wziął tym hogiem. Ładnie. O, i patrzcie teraz, co się dzieje z Skeleton Army. Podwójny Dragon Power. Możemy to nawet na 3 weźmiemy. Więcej do Battle Chesta będzie. Dobra. Nie weźmiemy, ale to już jest przesądzone, że wygraliśmy ten mecz i trzecia wygrana w dzisiejszym odcinku, także spoko, fajnie jest już. Dobra. Jest spoko oko. Zagramy chyba sobie jeszcze ostatnią gierkę. Tak mi się wydaje, że sobie zagramy. Dobra. Ostatnio w dzisiejszym odcineczku. Myślę, że spoko. Poszło, bo kurde, trzy wygrane, jedna przegrana. To na początku trochę przegrana wpadła tak głupio, ale. No co, no trudno. Nic nie poradzę. Sparki. Koleżko. Hear a magic symphony. Ujujuj. Dings. Ładny miner teraz poleciał z jego strony. W ogóle gramy z jakimś Master Żag. Nie graliśmy z nim jeszcze, także pozdrawiam serdecznie. I whoops, nice, Sparky, oh yeah. Druga wieża, ojej, co my tu zrobiliśmy w tym meczu w ogóle? Ło, cholerka. Kolego. Druga wieża, nie? Nie, 33 HP, ha, unlucky. Unlucky situations. Dobra. Ale fajny egzekutuner teraz poleciał. Tak się zgraliśmy troszkę. Dobra, jeszcze wypuszczę te Spear Gobliny, chociaż to nie ma sensu. Bez sensu zrobiłem. Bo teraz wystarczy, że będziemy się bronić. Ojej. Ojej. Nie mamy wieży. No ale beczka poleciała. Ofensywna. Kurczę, bo by to. Przegramy jeszcze. Nie, dobra, tego już nie da się przegrać, ale. Było trochę już gorąco mi się zrobiło. Cieplutko. Dobra. Ale nie, no serio, jest trochę sytuacja taka niezakolorowa, no bo tu 1200 HP, tu 1024.
średniawo wam powiem. Dobra, nie jest źle tak naprawdę, bo teraz robimy chwilę wielki boom. A, szkoda, że ten Sparky się nie naładował. Ło, dobra. Nie wyszło tak źle, bo myślałem, że ten lock zrobi trochę większy szkód, ale ten tylko szkieleton armii zabił. Trzy gwiazdki na koniec. Zdążymy, tak jest. Trzy gwiazdeczki na koniec, także takim akcentem sobie już będziemy kończyć odcinek. Dobra, plus jedna battle win. Także spoko, czwarty level już w ogóle nie mamy. Jak na pierwszy dzień to jest spoka, dopiero godzina 16, jak to nagrywam teraz. Wy to pewnie oglądacie coś dopiero pod wieczór. Kuba tutaj pozdrawia YouTube'a. Press subscribe on Drozd YouTube. O właśnie, i tu to co Kuba napisał to jest bardzo mądra rzecz. Każdy kto to teraz ogląda klika napis subskrybuj, jak jeszcze nie subskrybuje, żeby zasubskrybować mój kanał. No i żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Koło napisu subskrybuj możecie też wcisnąć dzwoneczek. Z góry dzięki. Ja już się z wami będę żegnał. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych odcinkach. A, i jutro przypominam, że będzie live. Jutro, czyli w sobotę. Także zapraszam oczywiście na live'a każdego, kto może wbić. Trzymajcie się, do zobaczenia i na razie, pa pa!